Wreszcie recenzja drona Jajo Power Egg X. To miało się pojawić jakiś miesiąc temu na YouTubie, ale wraz z naszą niezawodną ekipą. Co jest? Super. Nigdy nie dostaliśmy żadnej nagrody za robienie recenzji dronów. Powodów może być kilka, ale na pewno nie to, że nie umiemy tego robić. Bo staramy się jak nikt. Robimy ekstremalne testy. I zapraszamy wybitnych specjalistów. Wszystko na auto będziemy filmować. Ten dron jest wodoodporny. W sensie, możecie go kupić w takim zestawie, że tu są płozy. Tak wygląda płoza. Tu jest obudowa i to wszystko, co dotyczy wodoodporności. I dodatkowo podobno, tak twierdzi producent, te silniki są odporne na wodę. Co oznacza, że w teorii przynajmniej nie musicie się martwić absolutnie o nic, kiedy pewnego wiosennego dnia postanowicie wybrać się, nagrać jakiś... jakiś ładny film nad wodę. W 4K. Niestety problem tego sprzętu jest taki, że gdybyście chcieli przełączyć się w 50 klatek albo 25, bo w Europie używamy takiego klatkażu, to póki co nie ma takiej opcji. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie. Póki co my nagrywamy w 60 klatkach, żeby się dopasować do drona. Kurde, ale ja jestem profesjonalistą, jeżeli chodzi o sterowanie tymi rowerami wodnymi. Nie pierwszy raz w życiu latam dronem nad wodą, ale pierwszy raz w życiu gada do drona, który się nagrywa. W sensie gadam do aparatury. Teoretycznie mój telefon powinien nagrywać dźwięk. Tam na tem, ale szczerze dron niezadowalający. No i nie pierwszy raz w życiu próbuję wylądować dronem na wodzie. Rozłączyło się. Aplikacja mi się zawiesiła, ale podejrzewam, że to moja wina. Patrz, co tu się wydarzyło. Jak się włącza wersję waterproof, tutaj mamy do wyboru w aplikacji, no to wtedy dron ma ograniczone funkcje. Waterproof nie ma dźwięku? To bez sensu. Ja stwierdziłem, dobra, założymy mu ten case wodoodporny, ale oszukamy go, że nie jest waterproof i wtedy będziemy mieli i case, i możliwości, które są wtedy, kiedy się nie wybiera waterproof. No tak się nie da. Niestety musimy włączyć waterproof, chociażby dlatego, że jak wyłączyliśmy waterproof, to case w środku zaczyna parować. Także nie da się oszukać drona Jajo. Ale tam, taki Mavic przecież od DJI też może wylądować na wodzie, trzeba tylko kupić takie specjalne płozy na Allegro. Co robisz? Montuję lądowisko, nie, pływak do drona. To jest pływak do drona. Dlaczego na tyrtytkę? Bo nie pasuje. Chińczycy źle wymierzyli. Te mocowanie, które powinno tutaj tak skoczyć, tam jest taki ząbek, po prostu nie pasuje. To są takie pianki jak z basenu. Super. Może zrób próbne wodowanie. No tak powiem ci, pływa no. Jak się silnik zanurzy w wodzie, to już dupa, co? Dobra, spróbujmy. Latałem 2 razy w życiu dronem, więc myślę, że dam radę. Już wyżej nie leć. Ja nie mogę w dół. Jak to nie możesz w dół? Bo wiatr się znosi. U kurwa. Podobało ci się? Bardzo, super. A weź teraz wystartuj. Dobra, może nie do końca działa, ale... No ale wylądował. Ale skoro mamy już Mavica, a właściwie to 2 Mavici, a właściwie to 3, trzeci jest w drodze, to sprawdźmy, jak sobie dron Jajo radzi ze zdjęciami i z filmami w porównaniu ze swoją bezpośrednią konkurencją.
Tu potrzebowaliśmy specjalisty. Rafał z Warsaw by Drone ma wszystko. Super Instagrama, dostaje nagrody, a jego zdjęcia wyświetlają w warszawskim metrze. Więc poprosiliśmy Rafała, żeby zrobił to, co umie robić najlepiej. No, pozycję trzyma bardzo fajnie. Dobrze, weźmiemy 4K i 60 klatek. Na podglądzie widać, że być może to jest efekt transmisji z drona. No, te skoki w transmisji są takie nieprzyjemne. W DJI czasem się to oczywiście zdarza, jak przy jakichś obiektach, gdzie jest dużo zakłóceń, to wtedy rzeczywiście ta transmisja się tak ścina. A tutaj nie powinno być z tym problemu, bo w zasadzie mamy 50 metrów wysokości i 25 w promieniu, więc dziwna sprawa. W zasadzie w menu całe, które tutaj widzę, jest tak samo skomponowane jak w DJI-u. Czyli nawet bym powiedział, że niektóre opcje wyglądają identycznie. Okej, to zrobimy może sobie w takim razie takie panoramowanie w szybszym ruchu. Ostrość jest fajna. Kolory to oczywiście są do dopracowania gdzieś w postprodukcji. Jedyna rzecz, do której można się przyczepić, to te lekkie drgania gdzieś w obrazie. Teraz sobie porównamy z klasykiem, z Drone Mavic Pro. Mamy tutaj ewidentnie jakiś problem z pomiarem światła, bo być może jest problem gdzieś z samym dronem, który dostaliśmy do testów. Teraz zrobimy testowe ujęcie do porównania z Maviciem 2 Pro, jednym z moich ulubionych dronów, którym latam najczęściej. Dobrze, to teraz na tapetę bierzemy Mavica 2 Zoom. Matryca taka jak w Mavicu 1 Pro. Przede wszystkim główny atut tego modelu, że mamy możliwość zabawy z zoomem. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o tryb wideo, tak na szybko. Teraz sprawdzimy tryb foto. Ja sobie ustawię grid, to jest zawsze też taka fajna opcja, jak ktoś zaczyna swoją przygodę z fotografią. Można sobie już trójpodział włączyć i mniej więcej trzymać się tych zasad fotograficznych. Po przestawieniu na opcję grid automatycznie ekspozycja się pozmieniała. Pytanie, czy to jest właśnie oprogramowanie z drona, czy może z aplikacji? No nic, no nie mogę tutaj ustawić parametrów ekspozycji, co jest bardzo, bardzo dziwne. W takim razie zrobimy to zdjęcie na trybie automatycznym. 1, 2, 3, 4. 4 sekundy upłynęły od zrobienia zdjęcia. Bardzo dziwne. Powinno to być od razu. Spróbujemy teraz może bezpośrednio z kontrolera zdjęcie zrobić przyciskiem. Słyszę bzyczenie na kontrolerze i w zasadzie podobna sytuacja. 3-4 sekundy, zanim zostanie zrobione zdjęcie. Ostatnie miejsce dla zdjęć dziennych moim zdaniem będzie dla Mavica Pro 1. Ta automatyczna ekspozycja tutaj nie do końca dobrze to światło dobrała. To teraz trzecie miejsce. Myślę, że to jajo ze względu na te szumy dosyć mocno widoczne w tym RAW-ie. Ta ostrość też taka, no, nie robi tutaj większego wrażenia. Drugie miejsce Mavic 2 Zoom i to myślę, że główny atut to ta taka elastyczność w robieniu zdjęć, bo nie tylko mamy do dyspozycji jeden szeroki kąt, ale możemy sobie gdzieś przybliżać i zmieniać całkiem tą kompozycję zdjęcia. I pierwsze miejsce Mavic Pro 2, bardzo fajnie pracuje i w cieniach,
i bardzo fajnie sobie radzi z mocniejszym światłem i wszystko w miarę w kadrze równoważy, jeżeli chodzi o ekspozycję. No i tutaj mamy taki ciekawy przypadek, bo tutaj mamy wykonane zdjęcie w RAW-ie, które no kompletnie się do niczego nie nadaje. Ono jest po prostu wypalone. Ale zdjęcie, które zostało zrobione równolegle w JPEG-u, wygląda całkiem fajnie. Sam JPEG fajnie wygląda, natomiast jest ewidentnie problem z RAW-em, gdzieś oprogramowanie w jakiś sposób źle te RAW-y wywołuje i mamy to, co tutaj widzimy na ekranie. No i tutaj widać bardzo fajne efekty. Przejdziemy sobie do Mavica 2 Zoom. Jakość jest praktycznie taka sama jak w Mavicu Pro 1. No już na pierwszy rzut oka widać dosyć dużą ilość detali. No i co, wiecie już wszystko? No nie wiecie, bo nie wiecie, jak działają funkcje najważniejsze dla takich pilotów jak ja, czyli inteligentne śledzenie. Także ja będę śledził Dawida, który stwierdził, że rower wodny jest najlepszym miejscem do czytania poezji. W lutym. Jak mi się odjeśli tutaj aplikacja, bo na moim telefonie to Dawid jeszcze tutaj jest. Ale to dlatego, że jest auto check failed. Kalibracja kompasu. I robię start, to jest super proste. Dawaj teraz, do maksa! Dawid porusza się z prędkością jak na rower wodny zawrotną. A dron spokojnie sobie tutaj leci równolegle. Myślałem, że w coś zaraz walnę, a to jest płoza. Nie chcę widzieć twojej płozy. Gimbal się po prostu rozkalibrował. Widziałeś, jak się szybko jak się zrobił sam? Spróbujmy przejść do innych funkcji typu Quick Shots. Droni, Circle, Helix, Rocket. Strasznie nudne to jest, co? To było 100 lat temu w dronach. No ale okej. Zróbmy elipsę, bo ona jest chyba... Zaznaczamy. To jest dość takie średnie. To co się tu dzieje? Czy już jest zaznaczony, czy nie? Czy on już to wykonuje? To Dawid tak płynie do przodu i do tyłu? Tak, nie, to nasz dron tak idzie. Czy udało się nie wiem, o co tutaj chodzi. Dobra, zaznaczyłem. 3, 2, 1. Ale widzę tutaj, że wchodzi płoza. Czyli tak se. Ale ten dron ma jeszcze coś. Tylko teraz musisz wziąć ten. O. I odkręcić w sumie stopkę musisz też. O, i teraz tylko trzeba włączyć aplikację, połączyć się z tym i on będzie mnie śledził. I tu jest AI kamera, bo to jest kamera inteligentna.
zrobił się update i nagle w tym dronie jest 25 i 50 klatek. Są takie możliwości. I właściwie nie wiem, co wam teraz powiedzieć. Znaczy nic, no, że super, że jest update, ale rzeczy, które zobaczycie później, zostały nagrane wcześniej przed tym update'em. Ale to, co chciałem wam teraz pokazać, to to, że możecie... Tak było gorzej. Jeszcze raz spróbuję mu uciec. Kurde, wyłapał mnie gnojek. I w ogóle tak nagrywając możecie też gadać do smartfona i wtedy smartfon będzie zbierał wasz dźwięk, ale to nie jest jakaś inicja. Ale możecie też nie robić tego na statywie. W zestawie jest taka rączka. I można zrobić tak. I dzięki temu... Znaczy, w dronach DJI można użyć tego, ale to jest beznadziejne. Moim zdaniem to jest lepsze, ale i tak postanowiliśmy to sprawdzić. Jest zdecydowanie lepiej tak. Naprawdę? Zdecydowanie dla mnie jest lepiej tak. Jak ja postawię tak, to ja widzę całą postać bliżej. Jak to zrobię w takiej pozycji, to one mi się tu nie łapią i są, no, dla mnie jest wygodniej w takiej pozycji. Okej, okay, to chyba jest zupełnie nieprzewidywane przez producenta tego rozwiązania, ale jak dla ciebie jest wygodnie, to najważniejsze. Ja bym chciał wiedzieć, czy bardziej ci się wygodnie nagrywa tym, czy tamtym? Powiem szczerze, że z tamtym, poprzednim. Dlatego, że mam jakby dwie wolne ręce. Tutaj jestem zablokowana rękoma i to powoduje, że nie mogę sobie nagrywać to, co by chciałam i jakby chciałam. A jednak jak mam dwie ręce, które są luźniejsze, to jest to dla mnie ogromnie bardziej komfortowe. Mateusz, ty używasz takiego sprzętu do nagrywania. Tak. Dlaczego? Używam gimbala do nagrań na Zimowym Narodowym, żeby mieć po prostu stabilne ujęcia, więc przydaje nam się to do social mediów. Dobra, to sprawdzimy to. No dobra, to zaczynamy. Taka zabawka, jeśli można ją nazwać zabawką do nagrywek, bardzo by mi ułatwiła pracę przy nagrywaniu. Jednak jest to coś pomiędzy właśnie gimbalem z telefonem, a to jajko jest po prostu wygodne do trzymania i można ujęcia robić bardziej dynamiczne niż to, co telefon nas ogranicza, bo telefon jeszcze ma swoją wysokość, a to jednak jest takie, że tak powiem, aerodynamiczne. Co do śledzenia ruchu, kilka razy zgubił mi śledzony obiekt, ale w kilku przypadkach, kiedy akurat mieliśmy ujęcia z łyżwiarką figurową,
kilka osób weszło mi w kadr, ale nie, wtedy nie zgubił tej ostrości i było takie właśnie płynne, dynamiczne ujęcie. Przy ujęciach na gimbalu często gubi mi, nie jest to takie płynne, dynamiczne, a jednak tutaj kamerka szybko reagowała. Bardziej sprawdziła się niż właśnie nagrywanie telefonem z gimbalem. To co? Chyba czas się pościgać. Tutaj też zaprosiliśmy specjalistów. Cześć, nazywam się Janek, jestem wicemistrzem Pucharu Świata w wyścigach dronów 2018 roku i teraz będę ścigał się Power Egg X. Cześć, ja nazywam się Stanisław Wielgosz, jestem wicemistrzem Polski z zeszłego roku i będę się ścigać Maviciem Pro. Trzy, dwa, jeden, start! Drugi wyścig. Dalej jajkiem. Ja tym razem lecę Maviciem 2 Pro. 2, 1, start! Bo nadal nie sprawdziliśmy najważniejszego. Nie wiemy, jak ten dron sobie radzi z wiatrem. Z deszczem, no nie z wiatrem, wiatr jest jakiś dmuchawy, z deszczem, prawdziwym deszczem z węża i to nie byle jakiego. Wielka straż, kurwa. Dobra, no. Liczyłem, że trafi w siatkę, ale w takich sytuacjach nigdy nie trafia w siatkę. Minął miesiąc od tamtego czasu i no kurde, jestem w stanie uwierzyć, że te silniki w jakiś sposób są chronione przed wodą, bo to nadal działa. Chciałem się dowiedzieć za to, jak długo ten dron będzie latał na baterii, na jednym ładowaniu. Poprosiłem więc chłopaków, żeby nagrali taki krótki test porównawczy, w którym jak widzicie, no nic nie widzicie, więc będziecie musieli uwierzyć mi na słowo, że bateria wystarcza na 25 minut, ale wtedy podczas lądowania dron ma jakieś 5% baterii, więc pewnie będziecie lądować w okolicach 20 minuty. Podsumowując, to jest dron, który nie wygra ze swoją bezpośrednią konkurencją od DJI w normalnych warunkach, ale to nie jest dron do używania w normalnych warunkach. Jeżeli kiedykolwiek próbowaliście wylądować na płynącej łodzi albo chociaż widzieliście ten filmik, Albo ten. Wiecie, że latanie nad wodą z reguły kończy się spotkaniem drona z wodą i to nie jest szczęśliwe spotkanie, przynajmniej dla właściciela. Więc jeżeli chcecie robić takie ujęcia, takie tuż nad wodą, tak jak w tym filmie, ale macie takie trochę szkoda drona, no to tutaj nie macie w ogóle takich obaw. Oczywiście, że łatwo teraz powiedzieć, DJI tak jest lepszy. I to jest prawda. Natomiast bardzo się cieszę, że Power Vision pcha rynek wodoodpornych dronów do przodu. Bo ja już testowałem kiedyś wodoodpornego drona. Najlepszy na świecie. I wiem, jak bardzo zły taki dron może być. Kwestia tego update'u softu jest totalnie nieszczęśliwa, ale cieszę się, że pojawiła się zanim skończyłem nagrywanie tego odcinka. Wydaje mi się, że ten update softu może rozwiązywać niektóre problemy z gimbalem, które mieliśmy. Nie chcę tego sprawdzać, ponieważ nie chcę, żebyście czekali kolejny miesiąc na drona, a i tak już teraz mogę powiedzieć, że jest to najlepszy dron wodoodporny, a testowałem dwa, więc wiem co mówię. Jest to też najlepszy zakup, jeżeli kupując drona myślicie o tym, że chcecie mieć drona, a kiedy już do Was przyjdzie, to zmieniacie zdanie i myślicie, w sumie to chciałbym mieć gimbala w kształcie jaja, a nie drona. No i to jest jedyny produkt na rynku, który spełni takie Wasze oczekiwania zmienne. To tyle na dzisiaj. Dziękuję, że byliście. Do zobaczenia. Cześć.